Wiecie już na pewno, że materia składa się z cząsteczek i atomów. Warto się jednak zastanowić nad tym, w jaki sposób cząsteczki i atomy utrzymują się razem. Każda z cząsteczek przyciąga sąsiadujące z nią cząsteczki i jest także przez nie przyciągana, ale tylko wtedy, kiedy znajdują się one w bardzo bliskiej odległości, rzędu wielkości cząsteczek. Siłę wzajemnego oddziaływania pomiędzy cząsteczkami nazywamy siłami międzycząsteczkowymi. W zależności od stanu skupienia, a te już poznaliście w innym odcinku tej serii, cząsteczki są ułożone w różnoraki sposób. W ciałach stałych są one w bliskich odległościach, dzięki czemu bardzo silnie ze sobą oddziałują. W cieczach są one trochę luźniej ułożone, ale jeszcze nie na tyle daleko, żeby nie czuły wzajemnego przyciągania. Natomiast w gazach cząsteczki są ułożone bardzo luźno i już nie odczuwają oddziaływania od innych cząsteczek. Zastanówmy się w takim razie, w jaki sposób mikroskopowa struktura materii wpływa na właściwości i zbadajmy siły oddziaływań międzycząsteczkowych. Charakteryzujmy teraz ciała występujące w znanych nam trzech podstawowych stanach skupienia ze względu na ich mikroskopową budowę. W ciałach stałych, takich jak drewno czy materiał, z którego wykonany jest kubek do kawy, cząsteczki ułożone są bardzo blisko siebie, a oddziaływania pomiędzy nimi są bardzo duże. Dlatego też strukturę ciała występującego w stanie stałym bardzo trudno zniszczyć. W ogólności ze względu na bliskie ułożenie cząsteczek ciał stałych i ich silne oddziaływania, ich strukturę trudno zniszczyć. Struktura wewnętrzna determinuje cechy makroskopowe. Przykładowo złamanie tej drewnianej deski jest bardzo trudne. Mimo oddziaływania deska pozostaje cała. Inaczej sprawa ma się w przypadku kredy. Kreda też jest ciałem stałym, natomiast jej strukturę wewnętrzną dość łatwo rozerwać. Niektóre ciała stałe to ciała plastyczne. W ich przypadku próba złamania niewiele da. Aby zniszczyć oddziaływania między ich cząsteczkami, trzeba je rozciągnąć. Na pewno słyszeliście kiedyś słowo kryształ. Oczywiście może on dotyczyć babcinych wazonów stojących w szafce, ale to nie do końca są kryształy. Kryształem jest na przykład diamencik znajdujący się w moim pierścionku. Kryształem są też sól i cukier, które na pewno znacie z kuchni. Ich struktura jest w miarę regularna. To znaczy, że cząsteczki wewnątrz tego rodzaju ciała stałego ułożone są w mniej więcej równych odległościach od siebie. Innym rodzajem ciał stałych są ciała amorficzne, czyli tak zwane bezpostaciowe. Przykładem jest szkło. Szkło jest ciałem stałym, ale czasami zachowuje się jak ciecz. Pewnie słyszeliście, że witraże w starych kościołach na dole są grubsze niż u góry. Wynika to właśnie ze struktury wewnętrznej szkła. Po dłuższym czasie część cząsteczek spływa na dół, tworząc taki mały kołnierzyk tuż przy dolnej krawędzi szyby. W ciałach występujących w stanie ciekłym, zwanych popularnie cieczami, cząsteczki są już ułożone troszeczkę luźniej. Oddziaływania między nimi ze względu na trochę większe odległości są słabsze, ale nie są na tyle słabe, żeby cząsteczki te mogły poruszać się niezależnie od siebie. Dlatego też ciecze przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują, ale nie robią tego co gazy, czyli nie wypełniają całej dostępnej przestrzeni, zachowując swoją objętość. W
trzecim, podstawowym stanie skupienia, czyli stanie lotnym bądź gazowym, bo tak jest on określany, cząsteczki już są od siebie bardzo niezależne. Odległości między nimi są duże, a oddziaływania przez to dość małe. Dlatego też cząsteczki gazu mogą poruszać się niezależnie od siebie. Tylko w czasie zderzeń odczuwają oddziaływania od innych cząsteczek. Dlatego też gazy wypełniają całą dostępną przestrzeń, a zmieniając ciśnienie gazu, możemy zmienić jego objętość. Może pamiętacie doświadczenie ze strzykawkami. Gazy są ściśliwe. Wiecie już, że każda cząsteczka przyciąga inne cząsteczki i jest przez nie przyciągana. Oczywiście nie dotyczy to wyłącznie cząsteczek jednej substancji. Oddziaływania międzycząsteczkowe występują też pomiędzy cząsteczkami różnych substancji. Z tego powodu dzielimy je na siły spójności, to jest te, które występują pomiędzy cząsteczkami jednej substancji, np. wody, a także na siły przylegania, występujące pomiędzy cząsteczkami różnych substancji. Zaobserwować to możecie chociażby wtedy, kiedy kropla wody pojawia się na liściu. Przykładem tego, kiedy możemy je zaobserwować, jest też pisanie kredą po tablicy. Zbadajmy to doświadczalnie i obejrzyjmy z bliska. Zapraszam na eksperymenty. Na zdjęciu, które teraz widzicie, przedstawiono krople wody. Niektóre z nich mają kształt kuli, a inne łezki. Sprawdźmy, jaki kształt przyjmą krople wody ułożone na liściu. Do wykonania tego doświadczenia będziecie potrzebować liść, wodę oraz zakraplacz albo strzykawkę. Nanosząc krople wody na liść, obserwujemy, że przyjmują one kształt kuli. Jeżeli przyjrzymy się powierzchni wody w zlewce, to zauważymy, że muszą działać na cząsteczki znajdujące się na powierzchni jakieś siły. Jeżeli chodzi o siły oddziaływania cząsteczek wody z innymi cząsteczkami wody, to są one z pewnością silniejsze niż siły oddziaływania pomiędzy cząsteczkami wody a powietrzem. Dzięki temu na powierzchni cieczy, w tym wody, tworzy się coś w rodzaju dodatkowych sił, które utrzymują tą powierzchnię w odpowiednim kształcie. Taką błonkę, czy niby błonkę powstającą na powierzchni cieczy nazywamy zjawiskiem napięcia powierzchniowego. My będziemy ją badać między innymi za pomocą takiej wielkiej żyletki oraz pętelki z nitką. Do wykonania tego doświadczenia będziecie potrzebować naczynia z wodą oraz spinacze. Naczynie wypełniamy wodą po brzegi, a następnie po kolei wrzucamy spinacze. Obserwujemy, że wraz ze wzrostem liczby spinaczy w wodzie, jej powierzchnia wystaje ponad krawędź szklanki i staje się kulista. Sprawdźcie, ile spinaczy uda Wam się wrzucić do szklanki z wodą. Zbadajmy teraz siłę spójności i przylegania na przykładzie oddziaływania pomiędzy spinaczem i żyletką oraz powierzchnią wody. Mimo, że zarówno spinacz, jak i żyletka mają gęstość większą niż woda, to położone na jej powierzchni utrzymują się na niej.
Użyjmy teraz dużej żylety i sprawdźmy, ile spinaczy możemy na niej położyć, zanim zatomną. Tym samym porównamy wartość siły ciężkości spinaczy i wartość siły napięcia powierzchniowego. Napięcie powierzchniowe sprawia, że małe owady mogą biegać po powierzchni wody, a przedmioty o większej gęstości niż gęstość wody mogą pływać po jej powierzchni. Dzięki niemu powstają też bańki mydlane. Do wykonania tego doświadczenia będziecie potrzebować około 40 cm drutu, nitki, wody, płynu do naczyń, gwoździka albo skrętu, ważne, żeby miało ostre zakończenie, może być też szpilka. Z drutu formujemy pętelkę z rączką, a nitkę zawiązujemy w poprzek pętli. Drucianą pętlę z nitką zanurzamy w mieszaninie wody i płynu do naczyń i obserwujemy powstawanie błonki. Następnie delikatnie przebijamy jedną z części błonki. Obserwujemy napięcie nitki na pętli. Z punktu widzenia fizyki napięcie powierzchniowe to praca, jaką należy wykonać, aby umieścić cząsteczkę na powierzchni cieczy. Aby cząsteczka mogła znaleźć się na tej powierzchni, należy ją oderwać od niektórych sąsiadujących z nią cząsteczek. Na granicy powierzchni działa więc siła wypadkowa związana z asymetrią oddziaływań międzycząsteczkowych. Siła ta dąży do zmniejszenia powierzchni cieczy, co możemy zaobserwować w doświadczeniu. Obserwowaliśmy, jak działają siły napięcia powierzchniowego na nitkę napiętą na pętli. Sprawdźmy teraz, czy możliwe jest utworzenie błony na większej powierzchni. Wykorzystajmy ramkę zbudowaną ze słomek. Ramkę zanurzamy w płynie do baniek i delikatnie podnosimy. Na ramce powstaje błona. Zbadajmy jej wytrzymałość i elastyczność, potrząsając ramką. Obserwujemy, że błona odkształca się, a po dłuższym potrząsaniu pęka. Bańkowe błony można także uzyskać na bryłach. Wykorzystajmy w takim razie sześcian ze słomek. Wykorzystując napięcie powierzchniowe i rozpinając błony na bryłach, możemy tworzyć fantastyczne struktury przestrzenne. Podczas naszego eksperymentu zaobserwowaliśmy ciekawe zjawisko optyczne, zwane tęczowaniem. Ponieważ błona bańki złożona jest z wielu cienkich warstw, częściowo odbija ona światło. To światło dochodzi do naszych oczu i do odbiornika kamery, wymieszane, wywołując efekt tęczy. Ten sam efekt można zaobserwować na przykład dla plan benzyny, chmur, niektórych minerałów oraz na skrzydłach motyli. Zbadajmy teraz wpływ detergentów na siły napięcia powierzchniowego. W tym doświadczeniu wykorzystamy mleko ze względu na lepszy kontrast. Dodanie detergentu
do mleka, na powierzchni którego wcześniej wysypaliśmy barwniki, powoduje zmniejszenie jego napięcia powierzchniowego. Dzięki temu cząsteczki barwnika są wypychane ku krawędzi powierzchni, przez co powstają fantastyczne kolorowe wzory. Zbadajmy siły oddziaływania w przypadku dwóch zwilżonych wodą lusterek. Nakrapiamy krople wody na powierzchnię luster. Nie musimy pokrywać całej powierzchni, ale musi być wody na tyle, żeby lustra dobrze do siebie przylegały. Następnie podnosimy lusterka i próbujemy je rozerwać. Siły oddziaływania pomiędzy cząsteczkami są zbyt duże, żeby rozerwać je w ten sposób. Możemy te lusterka delikatnie skręcić i wtedy udaje nam się je rozłączyć. Do przeprowadzenia tego doświadczenia potrzebne będą masło, woda, zakraplacz. W drugim etapie dodatkowo będziecie potrzebować szklanej płytki i markera. Za pomocą zakraplacza umieszczamy porcję wody na kawałku masła. Obserwujemy, że porcje cieczy przyjmują kształt kulisty. Na szklanej płytce wydzielamy dwie strefy. Zaznaczcie je markerem. Większą część jednej z nich smarujemy masłem. Następnie nakraplamy porcję wody. Obserwujemy, że na szklanej powierzchni, czystej, nieposmarowanej masłem, krople się rozlewają. Natomiast na tej, która ma cienką warstwę masła, mają kształt kulisty. W obu doświadczeniach wykazaliśmy, że oddziaływania pomiędzy cząsteczkami wody, czyli siły spójności i napięcia powierzchniowego, są większe niż te pomiędzy cząsteczkami wody i tłuszczu zwierzęcego, w tym przypadku masła. W tym eksperymencie badamy występowanie sił spójności cieczy dla różnych jej rodzajów. Do jego wykonania będą Wam potrzebne 3 porcje cieczy, na przykład wody etanolu i gliceryny, 3 identyczne monety i 3 zakraplacze. Każdą z cieczy osobno umieszczamy na monetę, licząc krople utrzymujące się na jej powierzchni. Doświadczenie przerywamy, gdy ciecz rozleje się poza monetę.
doświadczeniu otrzymaliśmy wyniki 14 kropel wody, 8 kropel etanolu i 13 kropel gliceryny. Przeprowadzony eksperyment potwierdza, że we wszystkich cieczach występują siły spójności i napięcia powierzchniowego. Sprawdźmy teraz, czy zmiana temperatury cieczy wpływa na oddziaływania pomiędzy jej cząsteczkami i cząsteczkami cieczy, a cząsteczkami ciała stałego na przykład, na którym ona się znajduje. Przyjrzyjmy się zachowaniu oleju podgrzewanego na patelni. Wysoka temperatura również zmniejsza napięcie powierzchniowe, co obserwujemy jako stopniowe rozlewanie się kropli oleju po powierzchni patelni. W dzisiejszym odcinku omówiliśmy oddziaływania międzycząsteczkowe. Dowiedzieliście się i mam nadzieję, że już wiecie, czym są siły spójności i siły przylegania. Krótko omówiliśmy także mikroskopową budowę ciał w różnych stanach skupienia oraz różnice pomiędzy rodzajami ciał stałych, właśnie w kontekście tej struktury. Dowiedzieliście się też, jak należy badać napięcie powierzchniowe oraz że eksperymenty z nim związane są zwykle bardzo proste i możliwe do wykonania w domu. Mam nadzieję, że większość z nich powtórzycie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.